Przechodzimy do następnego projektu porządku obrad. Zamiar dokonania zmiany granicy sołectwa Żelazówka i Jaskółka Chorąska poprzez podział sołectwa Żelazówka i przyłączenie wydzielonej części do sołectwa Jaskółka Chorąska. Tutaj będę prosił pana wiceburmistrza o przedstawienie i może sołtysia zarazem radni sołectwa może na skrócie przedstawić. Proszę panie Jasku. Tutaj. O, tu widać te podobki. A tu dotyczy tych mieszkańców. I oni w
faktycznie widzimy po sąsiedzku są. No i on całe życie byli zameldowani na skórka Norowska, teraz się nie da zameldować. To jest, proszę Państwa, jakby pierwszy ruch Rady, bo potem wymaga to zmian oczywiście w tym programie geodezyjnym, a potem konsekwencja meldunki do wpisania do spisu wyborców i tak dalej. Ale słuchaj, nas. Ale już na ten temat podskrzyżowanie do tego, to jest nasz przewodniczący Kapeli, tak? Uchwały uchwały proceduralnie były przyjęte na zebraniu komisji. Teraz? Teraz nie wiadomo, nie będą głosować, bo kierownik pochodzi chce przemeldować do Żelazówki, a oni nie chcą przyjmuj się przemeldować do dobrowolnie. Na razie wiszą jako Lasówka Wolska 27 i nie wiadomo, bo Jacek Sąsiadek twierdzi, że mu się program nie zamknie, jeździ i nie przemelduje w jakikolwiek sposób albo na ulicę Leśną do Lasówki, przynajmniej na jakiś meldunek czasowy, albo do Żelazówki na jakiś też meldunek, no bo wisi to w tym momencie na razie. To jest taka historia, że no, na razie jeszcze mamy ten zakład 2-3 miesiące, kiedy będą tworzone listy, trzeba dojść do porozumienia jakiegoś. Która strona musi ustąpić. Bo to taki zamiar przejdzie po wyczerpaniu tych wszystkich konsultacji, prześlemy do starostwa, jak będzie już uchwała dokonująca tutaj przesunięcia tych granic, bo to jest na razie zamiar, więc może się starostwo przed wyborami wyrobić z tym dokumentem. Ale trzeba opracowanie geodezyjne zrobić. Wyborcy tak się mogą dopisać, że dowolne jest. Zawiadomić wszystkich właścicieli. Co najciekawsze, tam w tym obrębie praktycznie nie ma właściciela, który mieszka w Żelazówce. To są albo mieszkańcami na spółki, albo się radzą. A jeden jest tam nowa, jeden jest tam obcy, niedawno kupił nawet sobie się mieszka. Czy są zapytania w tej kwestii? Nie ma. Także proszę o opinię w sprawie tego projektu uchwały zamiaru dokonania zmiany granic Sołec, Żelazówka i Lasówka Chodomska poprzez poziom sołectwa Żelazówka i przyłączenie wydzielonej części do sołectwa Lasówka Chodomska. Kto z Państwa jest za? Jednomyślnie dziękuję. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z wnioskiem zwrócił się pan Marian Kudy, zamieszkały Kościuszki 1/1 w kwestii zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki 884/29 do powierzchni 20 metrów kwadratowych położonego przy ulicy Kościuszki na okres 10 lat. Obecna umowa wygasa w końcu roku tego 31 grudnia 2018 roku. Czy można tą działkę wybrać? To Państwo widzicie, to jest miejsce garażowe, więc wszyscy mają tutaj te miejsca poregulowane jakby wieczysty, natomiast tu była tylko umowa dzierżawy, w związku z tym najemca, przepraszam, tak, była umowa dzierżawy, najemca wystąpił o zawarcie umowy na okres 10 lat, burmistrz może do 3 lat, do powyżej 3 lat. Rozumiem, że wszystkie pozostałe... Tak, mają to uregulowane w formie własności albo wieczystego. A to tak się stało jakoś tam poprzedni właściciel. Najemca to przepisał i był w kraju i ten wystąpił. Czy są zapytania w tej kwestii? Ale myślę, że na pewno tu będzie Pan występował o możliwość sprzedaży. Czy są jeszcze zapytania w tej kwestii? Nie widzę, także przechodzimy do opiniowania. Kto z Państwa jest za? Jednomyślnie, dziękuję. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Granicznej na rzecz użytkownika wieczystego. Pragnę przypomnieć, jest działka 705/6.
to jest pan Marion Wurman i pan Sławomir Gajdowski, wieczysty użytkownik działki 705/6, wystąpił z wnioskiem do burmistrza, Dąbrowiec Przewodniczący o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego oznaczonego działką 705/6 o powierzchni 14 arów, ponad 14 arów położonej Dąbrowa Tarnowska, obręb Bagiennica i powinien chyba obręb Dąbrowa. Uzasadnieniem jest obręb Bagiennica. Macie Państwo na mapce pokazane, to jest dzisiejszy spad. Mam takie zapytanie, czy mamy informację, bo to jest wieczyste użytkowanie, jakie do tej pory były płacone czynsze dzierżawne, czy jakie czy nie czynsze dzierżawne, tylko jaka była wysokość wieczystego, bo myślę, że tutaj jest jeszcze kilka, bo to jest działka dosyć duża, 14 arów i nie będzie.
zgadzam się z tym wszystkim. Tylko ja to troszeczkę widzę od takiej strony, że jeśli dzisiaj jest taka możliwość i przy pomocy tej możliwości to zrealizujemy potrzeby mieszkańców, to oni będą lepiej żyć. A jeśli będziemy liczyć na to, że te pieniądze będziemy mieć za 15-20 lat, to tak naprawdę efektu to nie przyniesie. Ale do rozważenia. Proszę pan Stanisław jeszcze chciał coś? Pan Leszek Szymański, bardzo proszę. Ja twierdzę, że jeżeli ci państwo na dzierżawionym na przez nas terenie wybudowali za własne pieniądze, to trzeba to przydać. I będzie raz, że będzie większa kwota do budżetu, a mamy w tym roku takie wydatki, że każda złotówka, która będzie dodatkowa, to nas będzie ratowała. Obecnie popatrzcie, szanowni radni, że będziemy wszystko wydajemy na szkolnictwo w tym wydawać i na opiekę społeczną. I jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, to w każdym momencie pani skarbnik powie, że mamy sobie wyciągnąć z dobrze, dobrze. Myślę, że sprzedaje się tylko raz i dlatego pod rozwagę trzeba przemyśleć, czy dzisiaj zakup, bo dzisiaj, no chyba, że pan burmistrz ma wiedzę, ile realnie dzisiaj możemy wziąć za tą działkę. Ile realnie możemy wziąć? Proszę bardzo. Każdorazowo taka sytuacja polega na sporządzeniu stosownego dokumentu, a dokument się opiera na tym, że rzeczoznawca bada te akty notarialne, które były w ostatnim roku realizowane w obrębie nieruchomości i na tej podstawie jest ustalana kwota. Także ona, podejrzewam, że gdzieś tam w granicy 10 tysięcy powinna być, ale naprawdę trudno się wypowiedzieć za oczywiście. To musi być opera rzeczoznawca komunistyczna. Tylko chciałbym jeszcze tutaj dodać, że po operacie minus koszty, które wieczyste pan zapłacił, więc musimy to rozważyć, żebyśmy wiedzieli, ile realne jest zapłacenie. No to od tej formuły nie uciekniemy, bo to przewiduje ustawa, w jaki sposób czyli jeżeli można nawet szybko przeliczyć 10 tysięcy za A razy 14, 10 tysięcy za A, 14 razy 140 tysięcy, 6600 zł wieczystego przez 10 lat minus 60 tysięcy, to dzisiaj realnie dostajemy około 70 tysięcy, tak? No, nie chciałbym się wypowiadać, bo nie znam operatu. Operat szacunkowy jest najważniejszym dokumentem, który powstaje na podstawie tego, co się działo w obrębie nieruchomości. Proszę zwrócić uwagę na to, że zarówno hotel, jak i drugi obiekt, no może drugi obiekt mniej, ale tam wielkich zmian, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości, nie było. Może tutaj przy Jagiellońskiej więcej, ale tutaj tych kontraktów na pewno mniej. Ale najlepiej tutaj nie wylokować, bo operat szacunkowy powstaje na podstawie dokumentu, które się już wcześniej pojawiło. Jak najbardziej tutaj, tylko tak jak mówię, pod rozwagę, ponieważ sprzedaje się tylko raz, a później majątkowe wpływy się zmniejszają, a z tych majątkowych będziemy mieć coraz więcej w następnym roku, to na następna rada, która będzie mieć może mniej tych pieniążków, więc trzeba przeanalizować. Bo sprzedawanie w nieskończoność, no tutaj 10 lat dodatkowo jeszcze po 6600 zł, mamy całą kwotę, wiem, że to jest mała kwota, ale dalej mamy dochody. Nie wiem, ktoś jeszcze bardzo proszę. Wszystkim jest problem, że ten a tu jest zabudowany teren, jest już nie można inaczej, bo musimy bez przetargowy. Tu jest sajek, tu jest pogrzebany, tu jest właściwie cel, nie można jakby rozszyfrować. No po prostu jest sprzedać, bo właściwie no, to co będziemy trzymać. A to jest cały przejazd. Bardzo słabe, ale jeszcze ta parte działka, ta moje działki, nie prosimy o tyle na myśli. No właściwie, jak to dobrze rozważyć, to można zrobić za 6 tysięcy, a za 6 tysięcy, może ten zgadza się. No. Tylko że jest taka rzecz, że tu każdego, jak sądzę, wszystkich radnych, jak mocno boli, że to jest bezprzetargowe. A nie może być inaczej, musi być bezprzetargowe. To jest całe. Przetarg ograniczony, to już się odmowa, bo dzisiaj właściwie i oceny chodzi wiadomo, jak to ma. Oczywiście. Czy są jeszcze jakieś zapytania w tej kwestii? Nie widzę, także przechodzimy do opiniowania. Kto z państwa jest za wyrażeniem zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w
Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Granicznej na rzecz użytkownika nieczystego. Proszę, kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? 3 osoby. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do następnego porządku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej ulicy Sportowej na rzecz użytkownika wieczystego. Tu jest działka pod Krystal Parkiem, powierzchnia niecałe 17 arów. Tutaj z informacji, jakie pan burmistrz, wiceburmistrz mi podał, czynsz dzierżawny, czynsz wieczysty to jest kwota 2667 zł. Ja tutaj mam zapytanie do pana burmistrza, czy podczas objazdu Komisji Gospodarki Komunalnej część działki, tam jest postawiony stelaż. I chciałbym się spytać, czy jakieś uzgodnienia były z gminą, bo to jest nie na własności wieczystego, tylko na własności gminy. Czy jakieś uzgodnienia były w kwestii. Tutaj do strony przepompowej. Jest stelaż postawiona, tam ma do możliwości zadaszenia. Jest stelaż postawiony, na twardo przywozowana do działki. Można jakąś wiadę, czy coś jest tam w stanie? W kierunku, może nie pływa, nie w drugą stronę. Między budynkiem, a przepompowym, tam jest ustawione takie wiada. To jeszcze nie jest przykryte, ale czy właściciel, nie wiem, konsultował się tego, nie jest jego, więc dlaczego? No tak, jest wyruszone, przymocowane do grunta. Bo proszę Państwa, widzimy na mapie, że to co Pan Przewodniczący mówi, to działki jest w tej przestrzeni, to jest w tej chwili tutaj ten kawałek, tutaj jest wiatra i tutaj do umowy tego jest własność jakby wieczystego, natomiast ta działka jest wdrożona podczas, więc dlatego moje zapytanie, czy Pan nie robi jakiejś samowoli. Ja nie spotkałem, to pewnie tak naprawdę zmiana, mimo że na tworzeniu tego, że jest to na tarczy teren, to jest pytanie. Dlatego to jest ten przyczyn, bo Pan może zagrozić i może korzystać z tego, nie wiem, chłopaki, a to jest nasza własność, bo wchodzenie w naszą własność i bez naszych uzgodnień, myślę, że to jest troszkę nie fair, prawda? Powinno być jakieś pismo do Pana Burmistrza, do tego moje zapytanie. Czy jakaś forma dzierżawy, czy ten co był w ten teren jest w użytkowaniu albo bakujących, albo tych, którzy są no ale tak, ale jeżeli ktoś chce postawić, nie wiem, grunt czy garaż na gminy, to musi gmina mu zezwolić oczywiście na. Czy są zapytania w tej kwestii? Odnośnie Crystal Parku. Komisja Gospodarki Komunalnej była w terenie i tutaj jest ten projekt uchwały. Czy są jakieś zapytania? Jeżeli nie ma, to tutaj mówisz, 6 tysięcy, nie mamy informacji. Myślę, że cena podobna była. Tu jest 2667 zł. Mniejsza. Ten teren jest zalewowy. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, jak była decyzja Rady na zezwolenie na sprzedaż tego wieczystego użytkowania, tam Pan podpisał chyba na 99 lat. Tak. I wiedział, że inwestuje na terenach też zalewowych. No dzisiaj nie wiem, Panie Burmistrzu, czy były rozmowy zrobienia łącznika nawet między Crystal Parkiem a basenem, żeby może podnieść troszkę atrakcyjność i dla Krystalu i dla basenu. Czy była rozmowa? Były takie rozmowy, oba obiekty są przygotowane do tego łącznika. Aczkolwiek wydaje mi się, że na dzisiaj ta konstrukcja, która tam była proponowana, była ciężka, bardzo droga. Dziś
dzisiaj jest taka możliwość wykonać łącznik chociażby z poliwęglanu, ale problem zasadniczy jest jeden. Architektonicznie zostało to tak ukształtowane, że na części tego wyjścia z hotelu jest zbudowana linia. I niestety to jest jakby trudna przyczyna dzisiaj niewykonywania tego łącznika, bo na pewno my byśmy zainteresowani hotel. Ale wprowadzenie tego łącznika w to miejsce, gdzie jest dzisiaj, to znaczy zablokować wyjście z windy, a aby to zrobić, trzeba windę odwrócić o 180 stopni. Bo to jest tuż przy zejściu na, przy wejściu na basen podwodny. No jakoś tak się to stało, nie będzie rozważnie. Na pewno jeśli będzie chęć, to będziemy takie połączenie wykonywać, bo część gości hotelowych mówi, że skorzystali z basenu, gdzie trzeba było wynosić na zewnątrz. Ale jeśli my też chociażby przy tym wniosku złożonym do regionalnego programu operacyjnego na poszerzenie oferty basenu zbytego i otwartego, po tym, aby ośrodek był dostępny i od strony hotelowej, i od strony sportowej, to wtedy jest ta nadzieja, że klientów będzie więcej i będziemy mogli czerpać z tego większe zyski, a na pewno możliwe są na tym rynku. To są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej na Obrocie Tarnowskiej przy ulicy Sportowej na rzecz użytkownika wieczystego? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do następnego w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego. Tutaj jest powierzchnia działka numer 110, powierzchnia 126 metrów kwadratowych. Tu jest Państwo Janiszewscy, to jest pod dawnym, pod obecnym Majazonem. Działka jednoarowa pod budynkiem. Znaczy, no nie do końca to jest, bo widzę Państwo na mapie. Bardzo proszę. Budynek wchodzi troszkę w teren cmentarza żydowskiego, no, ale my nie możemy sprzedawać co innego, tylko to, co jest nasze, no musi jakoś się to potem stać. No widzicie Państwo, że granica idzie na, powiedzmy, w części budynku, jakaś tam jedna pusta budynku jest poza naszą działką. Co prawda ogrodzenie jest objęte, nie wiem jak ta wyjścia sobie poradzi z tym problemem, ale my nie możemy sprzedawać tego. Czy są jakieś zapytania w tej kwestii? Nie widzę, także opiniujemy. Kto z Państwa jest za? Jednomyślnie, dziękuję.